Marek Belka, były premier, były szef Narodowego Banku Polskiego, obecnie eurodeputowany. Dzień dobry, panie premierze, kłaniam się. Dzień dobry, panie. Dobry państwu. Panie premierze, od wielu, wielu tygodni mamy potwornie trudną sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Mamy przedłużony stan wyjątkowy. I teraz pytanie, czy bierną Unię Europejską w sprawie tego konfliktu? Na to zwraca uwagę także Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich, że na przykład na procedurę pushback stosowaną przez Straż Graniczną Unia Europejska nie reaguje, a powinna. Czy sądzi pan, że Unia rzeczywiście jest takim cichym świadkiem dramatu, który dzieje się na granicy polsko-białoruskiej? No przede wszystkim... Ja się na tym nie znam i nie chciałbym się publicznie wypowiadać na tematy, w których znaczy wiedzę czerpię tylko z mediów. Wydaje mi się, że jesteśmy w trudnej sytuacji, bo rzeczywiście wpadliśmy w szpony no, takiego bandyckiego zachowania Aleksandra Łukaszenki, ale jest wyjście. Wyjściem byłoby po prostu... przekazanie niejako tego kłopotu, tego konfliktu Frontexowi. To jest granica Unii Europejskiej, Frontex jest za to współodpowiedzialny. Dlaczego nie zapraszamy Frontexu do zarządzania tą sytuacją kryzysową? Wtedy można powiedzieć, odium wszelkie spadłoby, że tak powiem, na tę agencję, a więc na Unię Europejską jako całość, a nie na nas. My sobie nie zdajemy sprawy, jak sobie szkodzimy takimi działaniami, jak wypychanie ludzi albo szczególnie dzieci za granicę. Być może na pewną śmierć ich kierując. Może chodzi o to, panie premierze, że rząd po pierwsze nie chce przyznać się do słabości, a być może tak to właśnie interpretuje, że zaproszenie Frontexu byłoby przyznaniem się do słabości polskich służb, a może po drugie, tak jak stawiają tezę też inni, no po prostu ma coś do ukrycia. Myślę, że sprawa jest jeszcze bardziej, tak bym powiedział, poważna. Mhm. Mianowicie rząd Prawa i Sprawiedliwości ten... kryzys, no może nie spowodował, ale w każdym razie go do cna wykorzystuje dla no, pokazania tej części społeczeństwa, tej części elektoratu, że jest no, twardym obrońcą polskich granic, obojętnie co. I w związku z tym chciałby ten kryzys jakby przedłużać, czynić go swoim własnym kryzysem, dlatego że on podnosi, że tak powiem, notowania w sondażach. Mówiąc krótko, Polski Ład nie wypalił jako działanie PR-owe, no to uchodźcy, imigranci ratują PiS. Panie premierze, to teraz już przechodzimy do spraw, w których bez wątpienia jest pan ekspertem. Najpierw chciałabym pana poprosić o interpretację słów pana następcy w fotelu prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, no wczoraj wielu zaskoczył, nie jedną i nie dwoma wypowiedziami, więc przypomnijmy je sobie. Najpierw sprawa pierwsza. To, co się dzieje w tej chwili w Polsce, Adam Glapiński nazywa cudem gospodarczym. Cudem o wiele większym niż w gospodarce niemieckiej. Mówi, że to, co otrzymaliśmy z Unii Europejskiej, to jest cena wyłącznie za udostępnienie naszego rynku i że to jest normalnie dwustronnie korzystny proces. Mało tego, twierdzi, że w tej chwili notujemy sukcesy na miarę nie tylko generacji, ale największe od czasów rozbiorów Polski. Co pan na to? Zgadzam się. Jest to cud gospodarczy. Ten cud gospodarczy trwa od 30 lat, nie od 5. I jedną z podstaw tego cudu gospodarczego jest włączenie Polski w obieg światowej gospodarki, a konkretnie mówiąc przyłączenie się nas do wspólnego rynku. To nie myśmy skorzystali, znaczy nie Zachód skorzystał z tego, że otworzyliśmy 30-paromilionowy rynek, są ubogi dosyć na razie jeszcze, tylko myśmy skorzystali z tego, że otworzył się przed nami 500-milionowy, bogaty rynek. I jesteśmy wielkim beneficjentem tego, iż jesteśmy członkiem wspólnego europejskiej wspólnoty gospodarczej, czy Europy, wspólnej przestrzeni gospodarczej. Tak, to jest rzeczywiście jedna z podstaw, może podstawa
cudu gospodarczego, który przeżywamy dzisiaj. Nie ma on wiele wspólnego z tym, o czym mówi nie tylko Adam Glapiński, ale cała pisowska propaganda, że to prawda, nie wiem, cały Zachód skorzystał na otwarciu polskiego rynku. Tak, tylko że myśmy skorzystali 10-krotnie więcej na otwarciu ich rynku. No ale są tacy politycy, panie premierze, którzy byli wiceministrami sprawiedliwości, którzy aktualnie są eurodeputowanymi, którzy twierdzą, że Polska straciła 500 miliardów złotych na tym, że jest w Unii Europejskiej od roku 2004. Panie redaktor, ja proponuję i tak trzymam się tej wersji, z idiotyzmami nie rozmawiamy, nie dyskutujemy, bo tym samym podnosimy ich wartość. To są tak kompletne idiotyzmy, że płaszczem milczenia je otoczy. Czy tak samo skomentowałby pan kolejną wypowiedź Adama Glapińskiego, który mówi, że Polska bez środków z Unii Europejskiej jest w stanie zapewnić sobie dynamiczny rozwój? Nie, nie jest w stanie. Natomiast jest w stanie przetrwać do najbliższych wyborów. I jeśli chodzi o cele taktyczne, nie strategiczne Prawa i Sprawiedliwości, to one dotyczą jakoś dojechania do najbliższych wyborów i kolejnego zwycięstwa wyborczego. Bez tych pieniędzy da się jakoś przeżyć. Natomiast tak zwany Polski Ład nie jest żadnym programem rozwojowym, tylko jest programem wyborczym nastawionym na stymulowanie konsumpcji, natomiast nie na stymulowanie inwestycji i aktywności zawodowej. Tymczasem Krajowy Plan Odbudowy i te fundusze, które płyną od nas generalnie z Brukseli, czy też z innych krajów tak naprawdę, one zmuszają nas niejako do inwestowania. Innymi słowy, tak, my sobie dwa lata jakoś, PiS przynajmniej, przebimba jakoś do najbliższych wyborów, tylko że ze wzrostem, z rozwojem gospodarczym nie będzie to miało wiele wspólnego. No dobrze, panie premierze, to teraz idziemy dalej, jeżeli chodzi o Polski Ład. Kwota wolna od podatku zdecydowanie podwyższona, ulga dla klasy średniej szumnie nazwana, zdecydowane korzyści dla emerytów. Czy pana zdaniem to są tylko jakieś takie chwyty propagandowe, retoryczne stosowane przez premiera Mateusza Morawieckiego między innymi? Czy faktycznie ktoś, tak jak emeryci na przykład, na tym Polskim Ładzie zyskają? Oczywiście, że zyskają najmniej zarabiający i jestem za tym. Uważam, że to jest dobry element tej propozycji podatkowej. Natomiast chcę powiedzieć, że nikt tak naprawdę nie orientuje się, co w tym Polskim Ładzie czy Bezładzie tkwi. Tam podobno jest kilkaset stron ustaw, jestem przekonany, że żaden 2000 mniej więcej, czy 1000 stron i mniej więcej 2000 rozmaitych propozycji. Tak twierdzą. No, ja myślę, że jedynie pani poseł Leszczyna jest w stanie to wszystko przetrawić. Natomiast żaden z posłów, jeżeli w ogóle rozumie, co tam jest, a myślę, że ma prawo nie rozumieć, dlatego że wiele rozwiązań to dopiero się pokaże w przyszłości, jak są niedopracowane i ilu poprawek, ilu nowelizacji kolejnych ustaw będą wymagały. Ja uważam, że to, iż w tej propozycji, w tym pakiecie jest kilka bardzo godnych poparcia rozwiązań, to jeszcze nie sprawia, żeby popierać ten pakiet. Dlatego, że my naprawdę nie wiemy, co tam jest, a poza tym on nie odpowiada na podstawowe wyzwania polskiej gospodarki, czyli brak inwestycji i kryzys na rynku pracy. Kryzys, tylko jakby arebur, dlatego że dzisiaj to nie bezrobocie, ale brak rąk do pracy nas panie premierze, tak powiem, przeraża. Teraz jeszcze jeden wątek dotyczący rynku pracy. Proszę mnie poprawić, jeżeli ja się mylę. Natomiast wszystko wskazuje na to, że Polski Ład uderzy w ludzi wykształconych, przedsiębiorczych, w ludzi, którzy także mają jednoosobowe działalności gospodarcze. Likwiduje śmieciówki, to także wiemy. I teraz pytanie, jak wiele z tych osób, które do tej pory miały jednoosobowe działalności gospodarcze lub które pracowały na śmieciówkach, ale ozusowanych jednak mimo wszystko, będzie musiało pożegnać się z dotychczasową swoją formułą zatrudnienia i przejdą na przykład do szarej strefy?
Prawdopodobnie, ale najgorsza rzecz, która nas może spotkać, to to, że ci najlepiej wykwalifikowani ludzie po prostu staną się podatkowymi rezydentami za granicą. Mhm. Innymi słowy, będą pracować zdalnie, ale będą zarejestrowani w Londynie, w Amsterdamie, czy w Paryżu, czy we Frankfurcie. I to jest dramat. System się zawali? Jest w ogóle takie niebezpieczeństwo? Budżety się nie dopną w najbliższych latach? Jak to może wyglądać? No zawsze jest do dyspozycji pan prezes Glapiński, który dostarczy odpowiednich środków. No właśnie. 5,8, taka inflacja w tej chwili. Prezes Glapiński bardzo konsekwentnie powtarza, no, że rzeczywiście, no, że wysoka ta inflacja, że mogłaby być niższa, ale na pewno spadnie. Otóż prawdą jest, że istotna część, nie wiem jaka, myślę, że mniej niż połowa tych czynników proinflacyjnych pochodzi z zewnątrz, na które rzeczywiście nie mamy wpływu. Wiadomo, że podwyżka stopy procentowej nie zachwieje rynkiem naftowym czy gazowym na świecie. Ale po pierwsze, rosną ceny nie tylko tych dóbr importowanych. Bardzo dobrze zresztą, jeżeli by złoty się wzmocnił, co zresztą chyba następuje dzisiaj, bo wtedy jednak te podwyżki cen paliw będą mniej dotkliwe dla naszego rynku. Mhm. Więc tak, po pierwsze, istotnie rzeczywiście część czynników jest poza kontrolą banku, ale tylko część. Jeżeli patrzymy na tak zwaną inflację bazową, ale także jeżeli patrzymy na wzrost cen usług, to one galopują. Czyli to nie jest tak, że nie mamy wpływu na pewną część tego wskaźnika inflacji. Po drugie, ja mówiłem zawsze, że przecież nie wzywamy Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej do jakiejś rewolucji, gwałtownego działania. Trzeba tylko zmienić retorykę. Trzeba powiedzieć ludziom funkcjonującym na rynku lub chcących brać kredyty, że mogą się liczyć niestety z podwyżkami stóp procentowych. A u nas wiadomo, że większość kredytów bierze się na tak zwaną na stopę zmienną. Czyli mówiąc krótko, podnoszenie stóp procentowych przez NBP automatycznie powoduje wzrost kosztów. A ta wczorajsza podwyżka stóp procentowych, jak pan ocenia tę decyzję? Dobrze oceniam. A czy to jest decyzja spóźniona, czy nie? Czy w odpowiednim momencie podjęta? Spóźniona, ale lepiej późno niż wcale. Uważam, że można się liczyć z tym, że pewne działania pójdą jeszcze w przyszłości. Nie wiem, być może jeszcze jedna albo dwie podwyżki. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby zmienić atmosferę na rynku, że my naprawdę chcemy nie dopuścić do tego, żeby inflacja zaczęła nam skrobać do 10%, bo wtedy jej już nie opanujemy, albo opanujemy tylko olbrzymim kosztem gospodarczym i społecznym. Czy my, panie premierze, możemy czuć się... Co się stało, to dobrze. Czy w tym kontekście, o którym pan mówi, tej galopującej inflacji, tego, że trzeba ją opanować w tej chwili, bo później będzie trudno, jako obywatele możemy czuć się bezpieczni, wiedząc, że NBP jest w rękach Adama Glapińskiego? Wspomniana przez pana Izabela Leszczyna nazwała go przed chwilą dość wprost i bez ogródek szkodnikiem. Ja nie za bardzo zrozumiałem początek pani pytania. Pytam, czy jako obywatele, mając świadomość tego, w kontekście tej inflacji między innymi, o której pan mówi, czy możemy czuć się bezpiecznie, wiedząc, że NBP jest w rękach Adama Glapińskiego? No wie pani, zawsze pytam o alternatywę. Ja nie mogę zarzucić panu prezesowi Glapińskiemu nieznajomości tematu. Mogę zarzucić mu to i zarzucam, że zbyt łatwo ulega retoryce, jakby to powiedzieć, prorządowej, czego powinien jak ognia unikać. Ja go nie oskarżałem, przepraszam, nie krytykowałem za to, że w okresie pandemii dostarczył, że tak powiem, finansowania dla rządu. Ale dzisiaj pandemia się skończyła i tak naprawdę Polska w miarę nieporysowana, że tak powiem, wychodzi z tej pandemii. Oczywiście mówię to ze świadomością, że wielu na tym straciło, ale ja zawsze porównuję to, co się u nas dzieje z sytuacją w innych krajach i nie jest najgorzej, tylko że to kosztowało. A więc jakbym był prezesem Glapińskim, to dzisiaj także bym powiedział oficjalnie, ale także i nieoficjalnie,
Drogi rządzie, pokaż rzeczywiście stan finansów publicznych i pokaż, jak chcesz naprawić, czy też no, powiedzmy sobie, doprowadzić do pełnej stabilności finansów publicznych. Sytuacja okazałaby się o wiele gorsza niż ta, o której mówi prezes Rady Ministrów, ale nie aż tak zła, żeby nas wstyd miał, rumieniec wstydu miał oblać wobec innych krajów Unii. No dobrze, panie premierze, ale chyba nie sądzi pan, no chyba, że pan sądzi, że Adam Glapiński na taki krok się zdecyduje i powie do rządu, pokaż jak jest naprawdę i nie stosuj kreatywnej księgowości. Pan prezes Glapiński jest moim następcą na stanowisku prezesa NBP i mimo moich zasadniczych słów krytyki powstrzymuję się od wypowiedzi, jakby to powiedzieć, skrajnych w tym zakresie. Mhm. Dobrze, panie premierze, to jeszcze jedna rzecz dotycząca Adama Glapińskiego właśnie, dlatego że on te nasze stosunki z Unią Europejską określił na zasadzie, że to jest coś za coś, że Unia zyskuje dokładnie tyle samo, co my na naszym uczestnictwie w strukturach wspólnoty i na odwrót, i że właściwie to jest relacja wyłącznie na zasadzie jakiejś pożyczki. I że my nie musimy się zapożyczać w Unii, możemy również zapożyczać się w innych miejscach. A pewnie pan słyszał o tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, to są no, takie informacje, które pojawiają się coraz częściej i z coraz bardziej wiarygodnych ust, chce się zapożyczyć u Chińczyków. Co by to oznaczało i dla polskiej gospodarki, i dla polskich obywateli? I czy w tej chwili na przykład nasze dzieci będą w sytuacji gorszej niż jak pożyczki brał już słynny Edward Gierek? Bo do tego już zaczynają się porównania. Ale z drugiej strony podobno od nas chcą pożyczać pieniądze, jak twierdzi Jan Glapiński. Więc też. Po jasną cholerę mielibyśmy się zadłużać u Chińczyków. Oni są, nie są tacy głupi, żeby nam na przykład sprezentować, oczywiście zatrzymując własność, na przykład budowę centralnego portu komunikacyjnego. A poza tym oznaczałoby to tak naprawdę no, powoli, że wychodzimy już nie tylko z Unii Europejskiej, ale i z NATO. Nie, ja bym nie wierzy pan w to głosu. Rozwiązanie, tak? Nie wierzy pan w to rozwiązanie. Słucham? Mówię, że nie wierzy pan w ten scenariusz i w to rozwiązanie, że Prawo i Sprawiedliwość zaryzykowałoby zapożyczenie się u Chin, u Chińczyków. No wie, wszystko dzisiaj jest możliwe. Nasz, że tak powiem, w cudzysłowie przyjaciel Viktor Orban rzeczywiście nie ma żadnych złudzeń i jak trzeba, to bierze pieniądze, czy to z Rosji, czy z Chin, ale ja myślę, że w przypadku Polski to jest mniej prawdopodobne. To jeszcze, panie premierze, na sam koniec prośba o no, taką analizę tego, co dzieje się na linii rząd Zjednoczonej Prawicy, Komisja Europejska. Sytuacja jest zdecydowanie napięta. Dzisiaj kolejna rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości, w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej, który to ma na wniosek premiera orzekać o wyższości prawa krajowego nad prawem unijnym. To jest jedna rzecz. I wczoraj dwa bardzo ważne orzeczenia i dwie ważne decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pierwsza decyzja, która odrzuca polski wniosek w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i drugie orzeczenie, no, które tak naprawdę pozwala na podważanie statusu sędziów wybranych przez Nową Krajową Radę Sądownictwa. To wszystko coraz bardziej się gmatwa, tych punktów zapalnych robi się coraz więcej i teraz pytam pana o to, jak realne jest odcięcie Polski od unijnych funduszy w kontekście tych wszystkich spraw, które wymieniłam przed chwilą. Można powiedzieć tak. Nikt w Komisji Europejskiej i w instytucjach unijnych nie chce Polski odcinać od finansów. Mhm. I to mówię to z pełną odpowiedzialnością. Tylko, że mechanizm tak zwanej warunkowości, na który polski rząd się zgodził, zaczyna działać. I tu nie chodzi o drobiazgi takie jak o organizację polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo to rzeczywiście nie jest, że tak powiem, sprawa Unii Europejskiej, tylko sprawa poszczególnych krajów. Ale chodzi o przestrzeganie podstawowych zasad, na których opierają się zarówno Unia Europejska, jak i w ogóle cywilizowane narody. Między innymi chodzi o niezawisłość sądownictwa. Przecież Izba Dyscyplinarna, jeżeli by miała
karać sędziów, którzy gdzieś tam, prawda, przekraczają prędkość albo, nie daj Boże, spowodują wypadek w stanie nietrzeźwości, no to nikt by nie miał pretensji do nich. Tylko że chodzi o to, że zaczyna karać sędziów za ich orzeczenia. No to jest po prostu niedopuszczalne i tego próbuje, znaczy za wszelką cenę propaganda rządowa próbuje zamącić w głowie Polakom, jakoby chodziło tutaj o jakieś pozaprawne interwencje w nasze wewnętrzne sprawy. Nie, tu chodzi o obronę podstawowych wartości. Bez niezawisłości sądów nie ma państwa prawa. Nie ma także demokracji. Demokracja z jakimkolwiek przymiotnikiem nie jest już demokracją. A ja wiem, bo kiedyś przeżyłem kilkanaście albo kilkadziesiąt lat nawet w systemie, który się nazywał demokracją socjalistyczną. Ani to nie był socjalizm, tak. Ani demokracja. Mm-hmm. Panie premierze, no ale powiedział pan, Komisja Europejska nie chce Polsce zabierać pieniędzy. Nie chce, to jest jedno, ale czy będzie do tego zmuszona? Czy będzie konsekwentna? Czy ten mechanizm warunkowości rzeczywiście pana zdaniem realnie wejdzie w życie? Czy to będzie takie przeciąganie sytuacji na no, nie wiadomo kiedy? Trudno powiedzieć, ale jak powiedziała komisarz, czy wiceprzewodnicząca Komisji Jourova, mm-hmm. Pociąg się już, że tak powiem, rozpędził i trudno go zatrzymać. Innymi słowy, ten pociąg, który oznacza wprowadzenie w życie mechanizmu warunkowości, on już jest nie do zatrzymania. A atmosfera w Parlamencie Europejskim, o czym ja mogę najbardziej się wypowiadać, najbardziej autorytatywnie się wypowiadać, jest z tego punktu widzenia absolutnie jednoznaczna. Znaczy, PiS jest popierany przez jakieś tam skrajne prorosyjskie ugrupowania. Zresztą sam niestety się z nimi, flirtuje, jak wiem. Mm-hmm. No to w Parlamencie Europejskim, panie premierze, a w Polsce Prawo i Sprawiedliwość, niezmiennie żółta koszulka lidera w sondażach i ponad 30% poparcia. Dlatego, że jest mistrzem w mobilizowaniu elektoratu niezdecydowanego poprzez wywoływanie i utrzymywanie i podgrzewanie kryzysu. No dzisiaj to jest granica białoruska z Białorusią. Mhm. Więc no wiadomo, że można zawsze ludziom wmówić, że tam, prawda, ja nie widziałem oczywiście tego programu, ale słyszałem o tym jakimś paskudnym programie w telewizji publicznej, gdzie sugerowano, że ci biedacy na granicy to są jacyś zboczeńcy, zoofile, etc. No to nawet nie trzeba było, panie premierze, oglądać programu, wystarczyło obejrzeć konferencję prasową. Propagandy, papki propagandowej TVP, z TVP no jest gotów no, przynajmniej się zastanowić nad tym, a może nawet i uwierzyć. No to naprawdę sądzi pan, że Polakami jest tak łatwo manipulować? Wszystkimi jest, proszę pani, bardzo łatwo manipulować. W Ameryce 30% ludzi podobno wierzy, że światem rządzi siatka pedofilska. Jedynym człowiekiem, który się temu chce przeciwstawić, jest Donald Trump. No smutna konkluzja tego naszego spotkania dziś. Mimo wszystko bardzo za rozmowę dziękuję. Marek Belka, były premier, były prezes Narodowego Banku Polskiego, eurodeputowany. Pozdrawiam pana, panie premierze. Dużo zdrowia. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Wzajemnie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.